Cześć. Cześć. Hej. Tu. Kocoki kulturki. Czyli? Ola. Ja. Maja. I mama. Ola. Maja. No, dziewczyny się w dobrych humorach. Zatem przechodzimy do rzeczy. Kulturki. Kulturki. Maju, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? O, Ada i konie. No i muszę nie powiedzieć, Ada. Ta dziewczynka na pewno nazywała się Ada? Ida, co ja mówię. Bo wszystkie książki, wszystkie książki naraz słucham, wszystkie jakby mam w głowie i wszystko mi się mieli. I ja bym chciała powiedzieć, że nie tylko Ida i konie, dlatego że też Ida i Filip. Bo pierwsza, druga część to Ida i konie, ale trzecia część to już jest, że jakby Ida i Filip. Czyli nie, wiemy, Ida już, i konie, są... Ida i Filip, przyjaciel koni. Ale już wiemy, że są trzy części. Tak. Czyli mamy trzy części tej... Trio. Trylogia to się mówi. Jak są trzy książki z tej samej serii, to się mówi, że to jest trylogia. Więc pierwsza... Bardzo przepraszam. Na zdrowie. Pierwsza część, jaki ma tytuł, Maju? Ida i konie i reszta świata. Ida, konie i reszta świata. Druga część? Ida i konie z Zielonej Wyspy. Super. I trzecia część? Ida i Filip, przyjaciele koni. Super. A autorem wszystkich trzech części jest? Jest Magdalena Zaremska. Maja, no wiemy już, że bohaterem jest Ida i że też pojawia się jakiś Filip, ale zacznijmy od początku. Kim jest Ida? Ida jest dziewczynką, która kocha konie. Jej tata też lubi i jej siostra też by chciała jeździć, ale lubi też tańczyć. I jej mama kiedyś chciała, ale stwierdziła, że to jakby zaśmierdzi. Pola nie lubi tak sprzątać. Ja. Pola nie lubi sprzątać po koniach. Pola co to jest? Pola? No, Pola to jest siostra Idy. Ona jest jakby starsza. I że to jest młodsza siostra właśnie Idy. Ida, ona jest wielbicielką koni. Ona ma taką panią Ewę, która prowadzi jej zajęcia. I właśnie to jest taka jakby książka o, głównie o koniach, bo to jest formuła jakby konie. Dlatego i właśnie ona niestety dowiaduje się tam, to już troszkę do drugiej części jakby idę, że ona musi wyjechać do Paryża. Dlatego, że na 2 lata, dlatego, że tam tata jakby ma jakby swoją pracę i musi... Co, tato dostaje jakby pracę takie... w Paryżu? No i on musi tam 2 lata spędzić. I muszą całą rodziną wyjechać do Paryża. Ale ona jeszcze nie wiedziała, kto z nią wyruszy. Czy tylko oni, czy babcia. Ale i ona nie wiedziała, że tak płakała, że już babcia zostanie sama. I wtedy ta babcia powiedziała, przecież ja wyjeżdżam z wami. A gdzie oni mieszkają? Oni mieszkają w Wrocławiu. Naprawdę? Naprawdę, oni mieszkali we Wrocławiu. Super. Chciałabym powiedzieć, że ona też miała koleżankę i jej koleżanka też się przeprowadzała do Irlandii. Ola, ja powiem o wszystkim. Dobrze, dlatego, dobrze. Że ty się zawsze jakby tak jakby... Nie do rzeczy, której była. Bo właśnie jak Ola powiedziała, to była Julka. Taka jej najlepsza koleżanka ze szkoły. Najlepsza. I właśnie to jest tak jakby... No i co, chyba idzie było smutno, że zostawi też Julkę, tak? No tak, ale jakby nie mogła uwierzyć, ona miała też lekcję francuskiego. Ale jej pani była taka miła, że jakby chciała ją zaprowadzić, jak na przykład jest galopowanie po francusku. Znaczy, dlatego, że... jej słówek takich, tak? No właśnie, dlatego, że ona chciała we Francji i ta pani jej zatrudniła jakby taką stadninę końską, żeby ona tam jeździła. Dlatego, że ona tęskniła też za tym koniem, którym ona jeździła. Czyli co, zasadniczo. Ida wyjeżdża, ma wyjechać, ale nie smuci się aż tak bardzo, bo się okazuje, że jej najlepsza koleżanka też wyjeżdża. Nie smuci się aż tak bardzo, ale bo... niestety, dlatego, że jej koleżanka wyjeżdża na całe życie, a ona wyjeżdża tylko na 2 lata. No tak, ale też wyjeżdża, tak? Czyli i tak by, tak czy siak nie mogłaby się z nią aż tak dalej kolegować. Dowiaduje się, że babcia jedzie z nimi, więc ta wiadomość nie jest już taka zła. I dowiaduje się, że może tam jeździć na... Koniach, co jest już w ogóle super. Teraz mówię, że już się wprowadzamy do drugiej części.
Dlatego, że jakby teraz opowiadałam o pierwszej części głównie, bo jeszcze nie powiedziałam, kiedy oni przyjechali, co zrobili w tym Paryżu. A jeszcze nie było, oni chyba w pierwszej części nie pojechali na jakiś obóz? Ale to było jakby teraz też będę opowiadać, bo to chyba już było tak, tak jakby też pod początek, też kawałek był drugiej części. Był. No dobrze, to opowiadam. Że ona akurat się dowiedziała, że jest obóz, jest dziecki, akurat kilkanaście dni przed wyjazdem. Mhm. No i ona się jakby załapała na ten obóz, jest dziecki. Pola też przyszła. Chociaż też poszła? Chociaż później w ogóle nie chciała sprzątać po koniach. Ida musiała jej wszystko sprzątać za nią i niestety jedynego razu zostawiła kucyka na wybiegu. No i potem pani musiała go... I miała super pracę wtedy, że każdego dnia musiała zamykać konie w takiej jakby, w takich jakby boksach. Że jakby wyprowadzać konie z jakby takich, jakby jak kotbol i musiała jakby tak zaprowadzić konie do swoich jakby boksów. Czyli ze swoich takich mieszkanek, tak? No tak, boksy to jakby są mieszkanka. One są na przykład, bo jest linia pomiędzy każdym boksem. I tam są jakby, to są takie malutkie domki dla koni, tam się dostaje marchewki, wodę i wszystko. Takie stanowiska, tak? Takie stanowiska. Jak na przykład mówi, wypuszczać na przykład jakiegoś konia. To wtedy wiedzą, jaki jest boks. I to jest takie... Mi się akurat spodobała ta książka, dlatego że to jest bardzo dużo związane z koniami. I jak chciałam teraz powiedzieć, jak już robię do drugiej części, to, że one... A byłaś kiedyś w Paryżu? Nie, jeszcze nie. A Ola? Ale przejeżdżałam koło Paryża. Przejeżdżaliśmy. No nad, jak byliśmy nad oceanem. I to dlatego, że jak mówiłam, że do drugiej części, że oni na początku nie mogli dojechać do Paryża. Dlatego, że ta mama jeździła, gdzie ten, i zobaczyła takiego człowieka, który gdzieś łacha. No jak tak... Ida go skojarzyła. Skojarzyła tego człowieka. A to był ich tata. Dlatego, że tata musiał wcześniej trochę wyjechać. No i to był ich tata. I jak nie powiedziałam, że chyba ta żona tego jakby taty, to nazywa się chyba Krysia. A i to wtedy, mama chyba. No tak, i że tak, Krysiu, Krysiu, co ty, co Gabrysia. Ty... Gabrysia. Gabrysia? Gabrysia? Ta mama jest Gabrysia. Tak. Gabrysia, dobra. Że Gabrysiu, co ty robisz? Mamusia była trochę roztrzepana, co? No. A powiecie mi jeszcze, Maju, powiesz, o co chodziło z tą zieloną wyspą w tym tytule tej drugiej części? Co to za zielona wyspa właśnie była? Właśnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Bo może Ola coś wie. Ona już tam jakby... Może to jest dlatego, że jakby ona... Może dlatego, że jedyna ona mogła się zaprzyjaźnić z jednym koniem. Ola, teraz możesz ty. Chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że bo ona w tej drugiej części pojechała do tej Julki i tam jeździły na koniach i tam była taka chyba zielona wyspa. A że była w Irlandii. Irlandii, tak. A, na Irlandii mówi się zielona wyspa. To właśnie, dlatego jest idę i konie zielona wyspa. Z zielonej wyspy. Tak, dlatego, że na Irlandię wiem. Mówi się zielona wyspa. Dobrze, to takim... Kolorem narodowym Irlandii też jest taki zielony. Zielony, wiem. Tak. No i właśnie to jest takie dziwne, dlatego że ona dostała nowego kucyka w Paryżu jakby, że dostała nowego kucyka. I ona jedyna z takich osób nie poddawała się nigdy i chciała wyczyścić mu tylne kopyta. A jeden raz się jej naprawdę udało, dlatego że ona przeciągnęła tego konia kawałkiem marchewki. Czyli znalazła na niego sposób, tak? To jeszcze... Kiedy przywiązała marchewkę do słupa, koń musiał być przywiązany do boksu. Sprawia. No i jakby on tak szedł i sobie tak podniosła nogę i tak wyciszczyła strzałkę. Ten koń albo kucyk nazywał się Zorro. Super miał imię, co? Zorro. Ale wcale nie był taki miły, dlatego że on zawsze był taki jakby nie słuchał się, czasem tak usnął gdzieś. Jak prawdziwy Zorro. Zorro. Zorro? Nie. Zorro. Naprawdę? Ale on jest na bajki Zorro? No Zorro, taki z taką czarną opaską. A, no właśnie! Nie wiem, co to taki jest. Taki trochę rabuś. Trochę... Że ma tutaj taki miecz i on miał swój konia takiego czarnego...
dużego konia. Tak, to jest właśnie Zorro. I on robił zawsze taki znak, taką szpadą. No właśnie, No i wiem, no i chyba już wiem, dlaczego nazwali tego konia Zorro. Chyba dlatego, że on był taki czarny jak koń Zorro. A, to ja wiem, Ola, musimy nadrobić, musisz się dowiedzieć, kto to był Zorro do następnego odcinka. Musimy obejrzeć trochę Zorro, bo Zorro jest bardzo fajną bajką. My właśnie oglądamy w szkole. A możemy Maju jeszcze opowiedzieć trochę o ostatniej części, bo mnie jeszcze interesuje, kto to był Filip. Filip to był chłopiec, którego ona poznała właśnie na tym, jak ja już nie powiedziałam, bo się zapytała, że ona poznała go na obozie jeździeckim. To był chłopak, który jakby był do nimi, on przed finałem, on jej wyciścił się do łamy na ściatę zrobić i on lubiał ją, no i jako z trzeciej części. Dlatego, że Ola wtedy się ubiła z nim na randkę. Dlatego, że Ola już była taką nastolatką. I co, ona wróciła do Wrocławia? No, dopiero tak to było pod koniec, ale jakby wróciła, ale nie, że wrócił, ona jeszcze nie wróciła wtedy. Tylko ona pojechała, poszła na kolejny jakby obóz i po kilka dni przyjechali do rodzice i znowu do Paryża. A nie wiem, czy powiedziałam tego, że Bunia, że co mówię, ojeju, jaka jestem okropną dziewczyną, że ta babcia, ona zakochała się w takim chłopaku. Babcia? Babcia! I zrobili sobie ślub na Wigilię. A, czyli babcia miała... No i nie mogła już wrócić w ogóle. Nie wracała, dlatego że... Z Paryża? W Paryżu kogoś spotkała? No i się zakochała, bo oczywiście w jogę musiała być, no. Zapoznała tam się z kimś i wtedy... No babcia już... była joginką, tak? Chodziła na jogę. Nie, bo ona dopiero się wtedy dowiedziała, kiedy powiedziała jej ta jakby ta... Ida. No wiecie, no miłość w każdym wieku może przyjść, prawda? Nawet kiedy ona była o wiele starsza. On się nazywał ten pan chyba Guido. Guido! Super, super. A wiecie, że... No musiałby się kojarzyć z takim jakby sushi, albo coś w tym stylu. Guido. Albo z kiełbaską? Kiełbaska, Guido. Nie wiem, dlaczego wam się tak kojarzy, ale... Guido. To na pewno był jakiś miły pan. A mi się piątek kojarzy na przykład z pięć. No to chyba dobrze ci się kojarzy. Chyba dobre skojarzenie, słusznie. Dlatego, że... A wiecie, z czym mi się kojarzy Francja? Z czym? Między innymi? Z czym? Właśnie z końmi. Dlatego, że tam się jakby docenia się i jakby to się bardzo dużo tam się jeździ. Policja tam jeździ. Bardzo wiele osób tam jeździ na koniach. Nawet policja! Osób, tak, hoduje konie, bardzo wiele osób jeździ na koniach. Bardzo popularne są takie wyścigi konne, tak? O, takie, i właśnie, które u nas na torze. I ta Julia zobaczyła konia, takiego konia i chciała go zahodować, ale ta Ida powiedziała jej, że tak nie może i policja przyjechała i zabrała tego konia do schroniska. Dlatego, a co, znalazły jakiegoś konia, tak? Nie, to Julia znalazła zwykle. Ze swoją inną koleżanką tam od niej. Marta. Okej. Marta. I ona miała też jedną koleżankę i Winkę. Jak słyszycie na pewno... I Winkę miała. Jak słyszycie, to Maja ma bardzo dużo pasji do opowiadania o koniach. Konie! Maja uwielbia konie. Uwielbiam błyszczeć. A Ola jest trochę jak Pola, że tak niby trochę lubi, ale w sumie ten zapach to jej za bardzo nie odpowiada. Nie. I chyba na koniach by nie mogła jeździć. Trochę jej to nie pasuje. Nie, Maju, pasi. Komu byś poleciła tą książkę oprócz fanów koni? Mnie? No to wiadomo, i mnie. Tobie, to wiadomo. I jeszcze mi, dlatego że już ją przesłuchałam, więc nie mam co. Ale komu byście poleciły tą książkę? Ja od 2 do 3 lat. Nie, ale no, Maja, tak ty jesteś starszy. Bardziej z sensem. Dobrze, od 2 do 7 lat. No i Ida jest jednak nastolatką, to może też trochę starszym. Do nastolatek. A ja obrażasz mnie, przecież się o, jeszcze ta randka, on ją pocałował. My nie zdradzajmy takich rzeczy, bo no później to... niektóre dziewczyny nie będą chciały, czy niektórzy mi się nie, nie będą chcieli czytać tej książki. Mi się dowiedzą, nie że tam jakieś buziaki się pojawiają. No co ty, Maja? Ale no przecież jeszcze Bunia i ten Guido się pocałowali. Niemożliwe. Usta! Słuchajcie, na pewno myślę, że warto tą książkę przeczytać, jak się jest fanem koni. Koni. Dużo też takich ciekawostek można się dowiedzieć, tak? O tym, jak... Albo... się jeździ na koniach, dużo jest takiego słownictwa związanego z końmi. Dużo jest galop!
Na przykład. Albo warto przesłuchać, jeśli akurat twoja młodsza lub starsza siostra jest wielbicielką koni i właśnie słucha tak jak bo ja. Później możecie mieć jakieś wspólne tematy do rozmowy. Udaję takiego pana, który łatwiej... tak wypina pupę i jeździ na koniu. Jockey się nazywa. Jockey. Łatwiej jest zrozumieć takiego świrusa, prawda? Takiego fana. Jockey. Wariata. Jockey. Który na przykład udaje konia co dnia. Ale nie, nie, jockeya udaje. Jockeya. Jockeya. Tak. Jockey ma tutaj takie nogi i zawsze tak jeździ. Dobrze, już wszyscy na pewno to zobaczyli przez w tej audycji. Jockey. Jak Maja udaje, że jedzie na koniu i jest jockeya. I właśnie wygrywa. Ojeju, dostałam medal i puchar. Jakiś wyścig. Tak, wspaniale. Okej, dziewczyny. Myślę, że tak. Myślę, że najwyższy czas, żeby zakończyć ten odcinek. Bo Maja nam już. Fajnie. Maja nam już odjeżdża tutaj. Okay. I tylko na koniu. Ale pod każdym innym względem. Jockey! Jest chyba czas się pożegnać. I jest jakieś pożegnanie? Dobrze, jockey. Jeźdźców? Pa, pa, jestem jockey! Okay. Do usłyszenia następnym razem. Fajny odcinek, prawda?